Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. Dziś autorce, która bez żadnej promocji w światowych wiodących mediach osiągnęła popularność dużo większą niż wszyscy inni polscy pisarze. Jej dzieło jest bowiem, gdy idzie o przykłady z języka polskiego, wydawane w największej liczbie języków świata i w najwyższych nakładach. Tym dziełem jest Dzienniczek świętej Faustyny Kowalskiej. I o owym dziele oraz jego autorce dziś porozmawiamy w programie W Powiększeniu. Dzienniczek siostry Faustyny, oprócz tego, że jest tekstem religijnym, teologicznym, jest też tekstem literackim. Należy do literatury polskiej. Literatura mistyczna jest częścią dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa literackiego narodu, w którym powstaje. Mamy mistykę hiszpańską, mamy mistykę niemiecką, mamy też mistykę, tradycję mistyki polskiej. To są dzieła literackie. A to znaczy, że mogą być badane, tak jak bada się inne dzieła literackie. Można odczytywać kontekst, w którym powstawały, kontekst językowy, kontekst kodów kulturowych, które kształtowały tę literaturę. W ten sposób Dzienniczek siostry Faustyny bada Natalia Stencel, badaczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I ona w swoim doktoracie opisuje kontekst literacki, kod kulturowy, w którym powstawała cała formacja tradycji polskiej mistyki. To jest nie tylko siostra Faustyna, ale to jest też Rozalia Salakówna, na przykład Wanda Boniszewska. Natalia Stencel dowodzi, że ta literatura mistyczna powstawała w obrębie polskiego kodu romantycznego, w szczególności Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz, my nie doceniamy jego roli kulturowej, roli Mickiewicza w odrodzeniu religijnym w drugiej połowie XIX wieku. To, że Mickiewicz pozostał praktykującym katolikiem, miało kolosalne znaczenie dla losu formacji duchowej, kulturowej, intelektualnej całego tamtego pokolenia. I echa tego sposobu myślenia o religii, sposobu mówienia i sposobu pisania o religii, one tworzyły cały kontekst, w którym powstawała literatura mistyczna. I w tym właśnie kontekście, w tym kontekście zapoczątkowanym przez polski romantyzm, myślała, tworzyła i pisała siostra Faustyna. Ona wchodziła w miejsce polskich wieszczów. To, co Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, ich pozycja zajmowana w kulturze, ich pozycja kogoś, kto jest w pewnym sensie prorokiem, to znaczy odczytuje sytuację duchową, sytuację kulturową narodu i natchniony przemawia do swojego, do swojej wspólnoty, to pozycję zajmuje polskie mistyczki. Co może zainteresować uczonego filozofa w tekście niewykształconej zakonnicy? No, pan nakreślił taką sytuację, która jest w ogóle, bym powiedział, źródłowa dla doświadczenia chrześcijaństwa w ogóle, bo to warto przypomnieć, że taką trudność, jaką wielu wykształconych ludzi ma z tekstem Dzienniczka, starożytni intelektualiści, retorzy, literaci mieli z tekstem Ewangelii Starego Testamentu. Tu mamy do czynienia z podobną sytuacją. Tam pisali to nieledwie rybacy, prawda? No, nie wszyscy, ale... A tutaj no, dziewczyna po trzech klasach szkoły podstawowej i to nie w Eton, prawda? Zakonnica drugiego chóru, no, osoba bez takim, powiedział, literacko-intelektualnej kultury. No, zaskakująco precyzyjna, jak mówią te teolodzy i literaturoznawcy. Z drugiej strony, od początku, jak się bierze do rąk ten tekst, on uderza nieprawdopodobną powagą. Znaczy, to trudno wątpić, że to jest po prostu najważniejsza mistyczka XX wieku i pewnie jedna z najważniejszych mistyczek w ogóle, prawda? To jest chrześcijaństwo nie cukierkowe, prawda? Bardzo dramatyczne, pełne cierpienia, świadomości no, takiej tragiczności losu, której doświadczamy, no, doświadczenia ciemności, a jednocześnie no, ratunku. Jednocześnie od samego początku czuje się, że właściwie wszystko, co jest rdzeniem antropologicznym i teologicznym tego tekstu, idzie w poprzek głównych tendencji naszego czasu. To nie jest lektura dla osób, które tutaj, jak pan doktor powiedział, no, szukają jakiejś wykwintnej literatury, poezji. Znam osoby, znam księży, którzy nie mogą czytać Dzienniczka, odrzucają. Doskonale o tym wiem. Tylko chodzi o to, z jakim nastawieniem, czy jesteśmy otwarci na tego typu przekaz, czy jesteśmy otwarci na mistykę. Ten tekst jest dla nas po prostu za trudny. Oczywiście, on wymaga kilkakrotnej lektury też. I jest na pewno łatwiejszy dla osób, które mają jakiekolwiek najmniejsze doświadczenie mistyczne. Najmniejsze.
My żyjemy w czasach, które wierzą, że w zasięgu naszej ręki, po przekroczeniu jakichś barier społecznych, intelektualnych, czy to będzie oświecenie, czy to będzie wychowanie, jesteśmy zdolni zbliżyć się do samowystarczalności, prawda? Jesteśmy zdolni stwarzać siebie, niczego i nikogo nie potrzebujemy. Jesteśmy trochę jak greccy bogowie, prawda? To jest pewien obraz człowieczeństwa, który my dziedziczymy po oświeceniu, prawda? To wszystko, co w teologii chrześcijańskiej nazywa się grzechem pierworodnym, jego skutkami. To, co w filozofii greckiej łączy się z ideą przygodności, myśmy wyrzucili w kosmos, wierząc, że tak naprawdę są to rzeczy, które jesteśmy zdolni przekroczyć. W związku z tym oczywiście są wszystkie zabiegi tej kultury, które ukrywa cierpienia, no wedle tego prostego hasła, prawda? Umierający do szpitali, starcy do domów opieki, prawda? A inwalidzi do aborcji, tak? Znaczy to jest ten model rzeczywistości, w którym my mamy żyć w tej iluzji. Wszystko, o czym pisze siostra Faustyna, wyrasta z głębokiego doświadczenia ludzkiej nędzy, która może doświadczyć godności i wielkości za sprawą Bożego miłosierdzia. Prawda? To jest zupełnie inny świat. To jest świat, w którym relacje między ludźmi mogą być relacjami braterstwa dzięki temu, że ludzie odkrywają swoją nędzę i słabość, a nie pomimo to. Nie ma przyjaźni, solidarności, miłosierdzia między greckimi bogami. Oni mogą się tolerować, znosić, mogą robić interesy, ale oni nie są sobie fundamentalnie potrzebni, prawda? Oni mogą być samotnymi wyspami, prawda? To jest marzenie naszej epoki. U siostry Faustyny wszystko jest odwrotnie. Jeśli się przyjmie tę perspektywę, co jest niezmiernie trudne, ten tekst staje się czytelny i zrozumiały, ale przyjąć ją jest nieomal niepodobieństwem dla człowieka naszego czasu. Sięgniemy dziś w programie w powiększeniu po doświadczenia wielu postaci, także znanych postaci, z przesłaniem z dzienniczka, z przesłaniem świętej siostry Faustyny. Jedną z tych postaci jest ksiądz Józef Tischner. Popatrzmy i posłuchajmy. Jednym z najbardziej zdumiewających, a może także najważniejszych faktów w historii polskiej filozofii XX wieku, drugiej połowy XX wieku, jest to, że Józef Tischner, wybitny polski myśliciel chrześcijański, poświęcił swoją ostatnią pracę analizie dzienniczka siostry Faustyny. Tischner zaczynał jako znawca fenomenologii, był wybitnym znawcą egzystencjalizmu niemieckiego Heideggera, wczesnego, późnego. Był kontynuatorem i znawcą filozofii dialogu, ale właśnie pod koniec życia uznał za stosowne napisanie filozoficznego komentarza do zapisków prostej zakonnicy, do zapisków siostry Faustyny. Już bardzo ciężko chory, jakby świadomy tego, że odchodzi. Oczywiście znalazł pociechę duchową, tam miał obrazek siostry Faustyny nad łóżkiem. Natomiast znalazł tam też inspirację filozoficzną. I to mi się wydaje, ten gest filozofa, który pochyla się nad tymi tekstami siostry Faustyny i znajduje tam w pewnym sensie to, czego szuka przez całe życie. Tischner w tamtym czasie miał taki sposób pisania o ideach, że szukał egzemplifikacji, szukał personifikacji pewnych pojęć, pewnych postaw. I tak samo jest z miłosierdziem. Gdy on próbował zdefiniować, jak porządny filozof, zdefiniować i ująć pojęciowo to, czym jest miłosierdzie, kontrastował miłosierdzie z litością i z współczuciem. I dla tych trzech pojęć znajdował personifikację w Ewangeliach. Litość to jest postawa, on pisał, to jest postawa tych kobiet, które towarzyszyły Jezusowi podczas drogi krzyżowej. One odczuwają żal, one mają pewne uczucia związane z widokiem nieszczęścia, natomiast to jest tylko uczucie. Współuczucie we właściwym sensie, to, co mówi, to jest postawa Matki Boskiej pod krzyżem. To jest ktoś, kto nie tyle odczuwa żal z powodu nieszczęścia czyjegoś, ale odczuwa podobne uczucia, podobne nieszczęście, jak ta osoba, której współczuje. Znowu, to jest też raczej uczucie, to jest coś, co może być bardzo głęboko przeżywane, natomiast ma głównie charakter taki emocjonalny. Miłosierdzie jest czymś więcej. To może też być litość, to może też być współczucie, natomiast ostatecznie to jest, miłosierdzie zawiera pewien element, można powiedzieć, intelektualny, to znaczy to jest nie tylko emocjonalna postawa, ale także zrozumienie sytuacji drugiego człowieka. I temu zrozumieniu towarzyszy chęć działania i możliwość działania po to, aby zapobiec nieszczęściu.
I w tym sensie miłosierdzie jest bardziej aktywne. Tischer kontrastował postawę świętej Faustyny z postawą Robespiera. To się może wydawać bardzo dziwne, natomiast dla niego znowu i Faustyna, i Robespierre to były personifikacje pewnych postaw, personifikacje pewnych pojęć. Faustyna to jest chrześcijańskie miłosierdzie, natomiast Robespierre to jest ta litość w stosunku do ubogich, w stosunku do wykluczonych, która przeradza się w pewien program polityczny, który jak wiemy może zmieniać się w opresję. Paradoksalnie dla Tischnera postawa Faustyny, miłosierdzie, które ona głosiła, to jest odpowiedź na nieszczęścia XX wieku, które wynikały z niewłaściwej antropologii kierowanej przez powierzchowną litość w stosunku do tych, którzy pozostają w opresji. W tym sensie Faustyna była no, poważnym partnerem do dyskusji nad losami myślenia rewolucyjnego, nad losami rewolucji francuskiej czy losami projektu marksistowskiego. Drugim punktem odniesienia dla miłosierdzia świętej Faustyny był dla Tischnera Nietzsche. Tischner pokazywał, że postawa chrześcijańska świętej Faustyny była pozbawiona tych cech, wad, które krytykował Nietzsche w swoich sławnych tyradach przeciwko chrześcijaństwu. On pokazywał, że u świętej Faustyny nie ma ani śladu resentymentu, który tak bardzo piętnował Nietzsche. Moralność świętej Faustyny jest pańska. Moralność świętej Faustyny to jest moralność dostojna. To jest ta moralność, której tak bezskutecznie szukał Nietzsche. Gest Tischnera, który w jednym tekście porównuje świętą Faustynę i Nietzschego, no wydaje mi się bardzo prowokacyjny, ale też bardzo głęboki. I to jest właściwe miejsce, żeby zadać niesłychanie ważne dla dzisiejszej opowieści pytanie. Co łączy ideę miłosierdzia i solidarności? Bez wątpienia oczywiście związek istnieje, aczkolwiek miłosierdzie jest czymś znacznie głębszym niż solidarność. Solidarność w znaczeniu takim międzyludzkim, braterskim. Miłosierdzie, zgodnie z tym, co pisze święta siostra Faustyna, o czym bardzo też dogłębnie pisze w encyklice Divis in Misericordia Jan Paweł II, to jest dowartościowywanie człowieka, to jest po prostu wydobywanie spod pokładów zła jego dobra. Solidarność, wydaje mi się, że bardziej ma taki aspekt wydźwięk horyzontalny, między ludźmi, braterstwo bardziej. Natomiast tutaj miłosierdzie odnosi się oczywiście do drugiego człowieka, czego wymaga Pan Bóg od Faustyny, w dzienniczku o tym dużo pisze, wymaga tego miłosierdzia wobec drugiego człowieka, ale źródłem tego jest Bóg. Jest Bóg. Bóg miłosierny wobec nas nakazuje również człowiekowi być miłosiernym wobec drugiego człowieka, ale właśnie okazywać mu w ten sposób, poprzez dowartościowywanie, nie współczując, litując się jedynie, ale właśnie poprzez tą miłość miłosierną, czym w moim przekonaniu to jest znacznie więcej niż solidarność, chociaż bez wątpienia związek między nimi istnieje. Doktor Dariusz Karłowicz napisał kiedyś, że miłosierdzie i solidarność warunkują się wzajemnie, że są ze sobą połączone po prostu. No tak, jak patrzę na polskie dzieje ostatnich 100 lat, to nie mam wątpliwości, że one płyną między Łagiewnikami a bramą Stoczni Gdańskiej. Znaczy, że solidarność i w swojej praktyce, i w swojej idei jest pewną polityczną, jak się mówiło w Grecji, dzisiaj powiedzieliśmy raczej społeczną realizacją miłosierdzia. Znaczy, miłosierdzie warunkuje solidarność. Niemożliwa jest w moim mniemaniu istotna relacja solidarności między ludźmi, jeśli nie przyjmują oni pewnych założeń, które są niezbędne do tego, by przyjąć teologię miłosierdzia jako własną, bo miłosierdzie jest gotowością do otwarcia swojej niedoskonałości na łaskę Bożą, ale zasadza się na stwierdzeniu tejże niedoskonałości. Znaczy antropologia, czy psychologia miłosierdzia, czy duchowość miłosierdzia wynika z przyjęcia faktu ludzkiej niekonieczności, przygodności, tego, że może nas nie być, że jesteśmy słabi, krusi, niedoskonali, że nasze poznanie jest marne, że nasze życie duchowe jest do niczego, prawda, bez Bożej łaski. I solidarność polega na relacji ludzi świadomych swej niedoskonałości. Stąd rodzi się jakby fundamentalnym paradoksem solidarności jest to, że pomagam, bo potrzebuję pomocy. Daję, bo nie mam.
prawda? Wspieram, bo potrzebuję wsparcia. To jest istota relacji solidarnej. Ona, powtarzam ten wątek, ona jest niemożliwa między ludźmi, którzy uważają się za spełnionych, dobrych, prawda, nie mających żadnych innych potrzeb. W tym sensie człowiek żyjąc we wspólnocie ludzi, którzy przyjmują orędzie miłosierdzia, uzdalnia się i otwiera na solidarność jako pewną formę obecności Bożego miłosierdzia pośród ludzi. Ale warunkiem jest miłosierdzie Boże, prawda? To Chrystus ogałacając się, prawda, na Golgocie, tam staje się Panem Solidarności, bo staje się Bogiem potrzebującym miłosierdzia od ludzi, prawda? W tych wielkich symbolicznych aktach, we współniesieniu krzyża, w chuście Weroniki, mamy po prostu obrazy Boga, który wkracza w krąg miłosierdzia jako jego sprawcę oczywiście, ale jako również ten, który miłosierdzie zdolny jest przyjąć. Trudno pominąć przemyślenia ojca Jacka Woronieckiego na ten temat, autora między innymi książki Tajemnica Miłosierdzia Bożego. Jest coś niezwykle ciekawego w fakcie, że ojciec Jacek Woroniecki, już niezwykła figura, autorytet polskiego katolicyzmu, poświęcił właśnie tematowi Miłosierdzia Bożego, Tajemnicy Miłosierdzia Bożego. Ta niewielka książeczka, wydana po raz pierwszy w 1946 roku, nosi ślady swojego czasu. Autor pisze wyraźnie, że pisze ją w kontekście objawień dawanych siostrze Faustynie Kowalskiej. Można powiedzieć, że ojciec Woroniecki kładzie swój autorytet za tą sprawą, opowiada się za pełną prawowiernością tych objawień i ze swoją taką błyskotliwością dominikańską postarał się dobrać odpowiednie akcenty do naświetlenia sprawy Miłosierdzia Bożego. Angażuje się jako teolog, który pilnuje, zgodnie z dominikańskim hasłem prawda, jest na pierwszym miejscu, ojciec Woroniecki pilnuje tego, aby także te objawienia o Miłosierdziu Bożym odczytywać nie jako jakąś, żeby powiedzieć, nowość, bombę, tak, wrzuconą nagle w świat katolicki, tak jakby wcześniej nikt o miłosierdziu nie mówił, tylko inaczej, żeby pojąć to jako przypomnienie tej prawdy, która znajduje się w sercu objawienia Bożego i w sercu nauki Kościoła od samego początku. Z tego powodu ta broszura jest planowo wypełniona takim przeglądem źródeł, poczynając od Starego Testamentu, przez Nowy Testament. Ojciec Woroniecki pokazuje, że prawda o Miłosierdziu Bożym zawsze znajduje się w centrum. Widać w tym ogromne staranie o to, żeby z jednej strony nie utopić tej sprawy Miłosierdzia Bożego w jakimś pozorze modnej nowości, a równocześnie, żeby wychwycić intencję, która jest wewnątrz tych objawień, że mają być pewna prawda zawsze obecna w nauce Kościoła, że nie jest, jakby to powiedzieć, jedną z wielu spraw, tylko rzeczą centralną. Z upodobaniem też ojciec Woroniecki przywołuje jedną z modlitw Kościoła. Kościół, zwracając się do Boga, mówi, że Ty swoją wszechmoc najchętniej ukazujesz w litości i zmiłowaniu. Daj, abyśmy byli wierni Twojemu miłosierdziu, aby rosło w nas Twoje miłosierdzie. Czym według siostry Faustyny jest miłosierdzie? Siostra Faustyna opisuje to jako kwiat miłości Bożej, miłosierdzie, owoc miłości Bożej, miłosierdzie, jako największy przymiot Boga, że nie ma większego przymiotu ani sprawiedliwość, ani świętość. Największe jest miłosierdzie, czyli ta miłość Boga wobec człowieka, ona ją opisuje w kontekście Trójcy Świętej, tak? Czyli miłość Boga, który stwarza świat, stwarza człowieka z miłości, miłość właśnie Boga, który daje swojego Syna, czyli tu jest wcielenie Boga. Tu mamy właśnie śmierć na krzyżu, odkupieńczą śmierci. To jest niezmiernie istotne i to jest to centrum, tak? Śmierć Chrystusa na krzyżu i odkupienie człowieka. I to jest również miłosierdzie okazywane człowiekowi żyjącemu tu i teraz w świetle Ducha Świętego.
Więc ona opisuje to, to właśnie w tym, jako miłość Boga Trójjedynego, Trójcę Świętą. I jako no, największy przymiot Boga wobec człowieka, człowieka, który grzeszy i który w każdym momencie swojego życia, jak to opisuje między innymi, bo tu możemy mówić o wielu obrazach, czy to w Piśmie Świętym, myślę, czy w psalmach Starego Testamentu, czy w Piśmie Świętym, myślę o tym obrazie syna marnotrawnego, czy ojca miłosiernego, czyli to jest człowieka, który w każdej chwili może wrócić do ojca, jeśli oczywiście wcześniej zobaczy ten swój grzech, czyli to odejście od Boga. Faustynie przede wszystkim zależy na tej miłości w kontekście zbawienia człowieka, miłość miłosierna, czyli chodzi o miłość do człowieka, na którym Bogu zależy, właśnie na jego zbawieniu. To jest podstawa. Czy da się pomyśleć solidarność bez miłosierdzia, taką właśnie solidarność jako sekularyzowaną formę miłosierdzia? O, to jest w ogóle bardzo intrygujący temat. Pamiętam taki wyśmienity esej sprzed laty Chantal Delsol o solidarności i pomocy społecznej, prawda? I ona próbowała pokazać, że najlepiej działająca pomoc społeczna czegoś nie rozwiązuje, prawda? Co więcej nawet, że coś tłumi, czyli że pomoc na poziomie finansowego wsparcia, jakkolwiek oczywiście ogromnie ważna, nie rozwiązuje jakiegoś bardzo fundamentalnego problemu, który rozwiązać może tylko solidarność. No pojawia się pytanie, dlaczego, prawda? No oczywiście pomoc społeczna nie jest w stanie rozwiązać kwestii ludzkiej samotności, ludzkiej ułomności, ludzkich problemów, potrzeby bliskości. To jest pierwsza odpowiedź, która przychodzi do głowy. Druga jest taka, że po prostu ona nie zasadza się na próbie zbudowania istotnie międzyludzkiej relacji. Pani doktor powiedziała rzeczywiście o tych fundamentalnych aspektach teologicznych, więc spróbuję przypomnieć opowieść ewangeliczną, która ilustruje właśnie raczej solidarność niż miłosierdzie tylko po prostu. To jest ta o wdowim groszu. Wszyscy ją pamiętamy. Pan Jezus, przyglądając się wrzucającym do skrzyni jałmużnę, kładzie akcent na wyjątkowość tego aktu biednej wdowy. No, byłoby niesłychanym spłyceniem tej opowieści, gdybyśmy powiedzieli po prostu, że Pan Jezus uważa, że kto daje procentowo więcej w stosunku do swoich dochodów, jest lepszy. To oczywiście nie jest wcale nieistotny aspekt tej opowieści, ale wydaje mi się, że idzie tu o coś głębszego. Otóż ona daje z niedostatku. Ona tak naprawdę daje z tego, czego nie ma, prawda? Grosz to niewiele, tego nie ma, ale ona go daje, prawda? I on jest istotnym aktem ludzkim, ugruntowanym w miłosierdziu Bożym. Istotnym, prawda? Wdowi grosz pozwala osiągnąć to wszystko, czego najlepiej zorganizowana pomoc społeczna nie osiągnie nigdy. Nie możemy pominąć faktu, że to przesłanie wypłynęło w konkretnym czasie, z konkretnego miejsca i nie możemy też ominąć pytania, które niektórym może się wydać bardzo ryzykowne. To znaczy, czy Polacy w jakiś szczególny sposób, lepszy niż inni, zostali przygotowani w zdolność zrozumienia i poniesienia orędzia o Bożym miłosierdziu. Przed siostrą Faustyną, i to bardzo krótko, były dwie zakonnice, czy trzy, przepraszam, które otrzymały podobne objawienia dotyczące Bożego miłosierdzia, chociażby siostra Benigna Ferrero, włoska wizytka, siostra Memendez w Hiszpanii, która zmarła rok przed ukazaniem się Jezusa Faustynie w Parku Wenecja, od czego się zaczęła cała jej droga wypełniania orędzia o Bożym miłosierdziu. Była matka Speranza przecież to są lata, ubiegły wiek, tak? Ubiegły wiek Włochy. To jest w końcu nasza nieszczęsna heretyczka, mateczka Kozłowska, tak? Fakt, że orędzie zostało poprzedzone przez 123 lat rozbiorów, przez tragiczne, zwłaszcza w przypadku powstania styczniowego, świeżego w pamięci, prawda? Milion ofiar I wojny światowej, które no, nam wyparowały z pamięci, bo przyćmiła je radość niepodległości, ale które no, były hekatombą, prawda? To wszystko, mam wrażenie, przygotowało poznawczo do
No właśnie, do dostrzeżenia tego, co siostra Faustyna nazywa wielokrotnie, wracając do tego, tej przepaści miłosierdzia, prawda? Tej przepaści między ludzką nędzą a Bożym miłosierdziem. Bez tego byłoby bardzo trudno. I potem popatrzcie Państwo, jak to biegnie dalej. No mamy koszmar II wojny światowej, prawda? I znowu powracające żywo to przesłanie, które wydaje się być w moim mniemaniu najgłębszą odpowiedzią, prawda? I być może jedyną, której świat niereligijny nie przyjął, prawda? Tę właśnie orędzia miłosierdzia jego warunków. A jak dr Czeszkowska na to odpowie? Czy świat niereligijny nie przyjął? Wydaje mi się, że siła tegoż orędzia jest tak ogromna, że ono przekracza nie tylko granice, nie mówię o katolicyzmie, chrześcijańskie, ale mam tego dowody, przykłady, o czym mówić tutaj nie ma pewnie czasu, że ona przekracza granice naprawdę zamkniętych światów religijnych, duchowych, że ona trafia do ateistów. Gdy chodzi o Polskę, rzeczywiście, no my lubimy ten cytat z siostry Faustyny, która cytuje właśnie Chrystusa mówiącego, że Polskę wybrał, prawda? Jeżeli będzie wierna, to jeszcze ją umocni w świętości, mocy i tak dalej. Jest ten cytat oczywiście i siostra Faustyna bardzo, znaczy modli się za Polskę, żeby właśnie pozostała Bogu wierna. Ja bym patrzyła przede wszystkim na to jako ogromne zobowiązanie dla nas, a nic innego. Tylko ogromne zobowiązanie dla nas, no ale też musimy patrzeć na tym naprawdę w szerokim kontekście, dlatego że jak powiedziałam, były inne osoby, były, które otrzymały podobne objawienia, to po pierwsze, a po drugie wydaje mi się, że najważniejsza jest jednak osoba, postać wybrana do tego. Jasne, Chrystus mówił do niej po polsku, była Polką, ale musimy na to patrzeć szerzej, nie ograniczać się jakoś do tylko kwestii narodowości. Panie doktorze, dlaczego nazwał pan polski sierpień 80 roku rodzajem społecznej teologii miłosierdzia? Napisał pan, że Solidarność to zarazem teologia polityczna i społeczna praktyka miłosierdzia. Bo bliskie jest takie spojrzenie na ten fenomen Solidarności. Mówię o sierpniu i tych wydarzeniach, które potem miały miejsce, jako na to, co w socjologii nazywa się wspólnotą wartości. I to wspólnotą mającą cechy takiego, bym powiedział, świeckiego w wymiarze społecznym, a ugruntowanego w sakramentach Kościoła, znaczy takim fenomenem konstytutywnym. Bardzo wiele można przytaczać idących za tym przykładów. No, weźmy choćby na przykład warunki wybaczenia i konwersji, prawda? Wtedy oczywiste, prawda? Jak z jakim oburzeniem reagowano na próby przypominania o podłej przeszłości kogoś, kto nawrócił się na Solidarność, prawda? Jak ostentacyjnie były te akty nawrócenia się na Solidarność. Jak wreszcie silne były związki, które tak gorszyły odwiedzających Stocznię Gdańską zachodnich lewicowych intelektualistów z Kościołem po prostu. Te kolejki do sakramentu spowiedzi, tłumne msze. Mówię o pewnym fundamencie aksjologicznym, który powstał i moim zdaniem on był niesłychanie mocno ugruntowany właśnie w takim sposobie myślenia o miłosierdziu Bożym, jako pewnej łasce, jako pewnym akcie, który buduje to, co Jan Paweł II nazywa wynikającym z miłosierdzia solidarnym braterstwem między ludźmi, prawda? To solidarne braterstwo między ludźmi. Noszenie własnych ciężarów. No, definiowane, bo tak. To przecież no, chyba jedyna powszechnie przyjęta i przez nikogo niekwestionowana definicja solidarności, to jest ta za świętym Pawłem, prawda? Która mówi, że jedni drugich ciężary noście, na której w tej szybko pisanej na bieżąco etyce solidarności mówi ksiądz Józef Tischner. Tischner napisał książeczkę o miłosierdziu. To jest zbiór kilku tekstów, niewielka objętościowo. Nie zdążył rozwinąć tej myśli, nie zdążył niestety też powiązać tego analizy miłosierdzia inspirowanej siostrą Faustyną, ale także Janem Pawłem II, jego encykliką o miłosierdziu. Nie zdążył tego powiązać na przykład ze swoimi wcześniejszymi badaniami nad etyką Solidarności. Bardzo ciekawe jest pytanie o społeczne implikacje, społeczne konsekwencje idei miłosierdzia. Na ile, jak miłosierdzie może być stosowane nie tylko w sferze indywidualnej moralności prywatnej, a także w sferze społecznej czy politycznej. Tu mogą być różne odpowiedzi.
No i te, nie wiem, z jednej strony Zbigniew Stawrowski pokazuje, że polityka jest sferą, w której realizuje się sprawiedliwość, natomiast solidarność czy miłosierdzie to są cnoty czy postawy, które należą raczej do społeczeństwa obywatelskiego, należą do indywidualnych ludzi, nie powinny być one wcielane w porządek polityczny. W tej koncepcji Tischnera można znaleźć coś więcej, znaczy można znaleźć wizję, w której porządek miłosierdzia może być także w jakiś sposób realizowany w polityce. Jak to może być zrobione, to jest zadanie dla myślicieli politycznych, którzy by próbowali, chcieli podnieść te pytania, które pozostawi nam Tischner. Wracając do lektury dzienniczka, w świetle tego przesłania można wyciągać wniosek o tym, że dla Boga narodowość ma jakieś znaczenie, czy to jest zdecydowanie nadinterpretacja? To jest tak, że oczywiście z wyjątkiem narodu wybranego w teologii katolickiej nie istnieje taki podmiot, jakim jest naród. To oczywiście stanowi ogromne wyzwanie takie intelektualne dla człowieka, a takim powinien być katolik krytycznego, bo no, pojawia się takie pytanie, czyżby akurat ta międzyludzka struktura była jedyną, której Pan Bóg nie widzi w swojej ekonomii, prawda? Znaczy, dlaczego akurat tak to jest? No, trudno wątpić, że konsekwentny mesjanizm jest herezją i kończy się na jakichś strasznych dziwactwach. Trudno jednocześnie też tak całkowicie wycofać się z myśli o tym, że pewne wspólnoty, w tym ta, jak twierdzili Grecy, najdoskonalsza wspólnota, jaką jest wspólnota polis, prawda, czy wspólnota narodowa, państwowa, jest przeźroczysta, prawda, dla Boga, że Bóg byłby, patrząc na świat, widział, jakby tej struktur by nie widział, prawda, to jest taka myśl zdumiewająca. Możliwe, że ona jest po prostu okolicznością, możliwe, że jest po prostu zadaniem, ale dla Polaków wychowanych w tradycji republikańskiej, prawda, ta myśl, że drogą do nieba jest praca pełna poświęcenia dla wspólnoty. Te rzeczy są rzeczywiście dosyć trudne i zagadkowe, więc ja nie wiem, nie jestem teologiem, nie potrafię powiedzieć, jak na tej czekliście sądu ostatecznego, gdzie będzie patriotyzm i czy będzie w ogóle, ponieważ należę do kościoła lokalnego, który bardzo głęboko, choć po cichu i nieoficjalnie wierzy, że Najświętsza Panienka z aniołami rozmawia po polsku, to oczywiście mam skłonność do myślenia, że patriotyzm jest tam dość wysoko, tak, ale jak jest w istocie, od odpowiedzi się zwalniam. Ten wątek narodu, modlitwy za naród w dzienniczku się pojawia, prawda? Znaczy, to trzeba o tym powiedzieć, bo to można by odnieść wrażenie, że nie, prawda? Znaczy, tam jest wymiar indywidualny, jest wymiar pewnego oikos, takiej wspólnoty, domu bądź podstawowej grupy zgromadzenia bardzo wyraźnie. To i w wątku zakonnym się pojawia, prawda, i w różnych innych. I jest wymiar narodowy, więc to jest tak, że akurat oczywiście to nie jest orzeczenie dogmatyczne, ale te trzy wymiary takie podstawowe, czyli jednostka, podstawowa wspólnota i wspólnota narodowa są w dzienniczku obecne. Pisze o tym bardzo przenikliwie w tym numerze Teologii Politycznej ksiądz biskup Jacek Grzybowski. Czy możemy wyczytać z przesłania siostry Faustyny, z jej wizji, jakieś przestrogi dla Polski? Przede wszystkim, to chyba już mówiliśmy o tym, żeby była wierna Bogu, wierna Ewangelii, tak? Wierna wszystkim Bożym prawom, nakazom. Chodzi o wierność, tak? To jest rzeczywiście, można to wyczytać ewidentnie z dzienniczka. Chodzi również o modlitwę, również za naród, nie tylko za siebie w sensie indywidualnym, ale za wspólnotę, modlitwa za wspólnotę. Siostra Faustyna modliła się bardzo za Polskę. Pochylmy się przez chwilę nad biografią świętej Faustyny. Z jakiego domu pochodziła? Kim byli jej rodzice? Co ją formowało? Siostra Faustyna czy Helena Kowalska, urodzona, warto powiedzieć, w 1905 roku, czyli początek XX wieku, zabór rosyjski, to też ma istotne znaczenie. Urodzona w bardzo, bardzo biednej rodzinie, 50 kilometrów mniej więcej od Łodzi. Jej rodzice to biedni bardzo rolnicy, żyjący na 3 hektarach ziemi.
i no, próbujący wyżywić po prostu tę rodzinę, gromadkę dzieci. Tam było 8 dzieci, Helena miała 7 rodzeństwa, była trzecią w kolejności. W związku z tymi warunkami życia bardzo szybko musiała zacząć pracować. Tak, to była, że tak powiem, norma w tej wsi czy w jej domu, że dziewczyny w wieku 15, 14, 16 lat wyjeżdżały do miasteczka czy miasta, żeby pracować i zarabiać pieniądze. Czym się zajmowała? Była zwykłą pomocą domową. Pracowała w kilku rodzinach, w kilku domach, w Aleksandrowie Łódzkim, potem w samej Łodzi. I dopiero w 1924 roku, czyli jako 19-letnia dziewczyna, wyjechała z Łodzi pod wpływem doświadczenia mistycznego spotkania z Chrystusem. Wyjechała z Łodzi do Warszawy, by tu wstąpić, czy poszukać w ogóle zgromadzenie zakonne, które zechce ją przyjąć. Faustyna od dziecka, można powiedzieć, że od 7 roku życia miała doświadczenia mistyczne różnego typu. Miała poczucie właśnie nadprzyrodzoności, widziała świętych, Matkę Bożą i innego typu miała również doświadczenia mistyczne i pragnęła życia, jak ona mówiła, doskonalszego. Nawet wówczas nie wiedziała, że istnieją zgromadzenia zakonne. Dowiedziała się o tym dopiero, kiedy pracowała właśnie jako pomoc domowa w Aleksandrowie Łódzkim. Co ją pchnęło? W 1924 roku na potańcówce w Łodzi, to jest znana, myślę, historia, ukazał jej się Chrystus, stanął obok niej, jak z Drogi Krzyżowej, tak go opisała, i z taką niecierpliwością zapytał ją, jak długo jeszcze będzie go zwodziła, jak długo będzie go zwodzić, jak długo będzie czekać na nią. To był rok 1924 i to był ten moment, kiedy ona, i tu warto powiedzieć też, bo to pokazuje jej charakter, ona wtedy zerwała na pół roku kontakty z rodziną, bo wiedziała, że będą ją poszukiwać. Ona wyjechała do Warszawy, nie wiedząc właśnie, dokąd jedzie, i właśnie tu było też ten moment ogromnego zaufania Bogu. Ona zaufała, a podstawą, o czym nie mówiliśmy, tego kultu Bożego Miłosierdzia czy orędzia o Bożym Miłosierdziu jest zaufanie Bogu, zaufanie przez człowieka Bogu. Ona zaufała, pojechała, jechała w ciemno, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj. I tak się zaczęło. Czy filozofowie, teolodzy mają jakąś odpowiedź na pytanie, dlaczego właśnie Faustynie, zwyczajnej, niewykształconej zakonnicy, przypadła w udziale tak niezwykła misja? Nie, pojęcia nie mam, nie wiem, ja nie mam. Z reguły objawienia dawane przez Boga, myślę o objawieniach Jezusa Chrystusa czy Matki Bożej, to są objawienia dawane prostym osobom, niewykształconym, to jest ten początek naszej rozmowy, niewykształconym, prostym, czy to kilkuletnim, czy młodszym dzieciom, kilkunastoletnim dzieciom. Dlaczego? Dlatego, że po prostu takie osoby w sposób naturalny przyjmują Słowo Boże, nie nicują tego, nie zadają pytań, czy to jest prawda, czy nieprawda, z punktu widzenia całej nauki, którą już zdobyli, tak? Przyjmują, widzą Boga, objawiającego się Jezusa Chrystusa. Oczywiście ona też miała wątpliwości. Ona też pytała: Boże, czy to Ty, czy to nie zjawa? Ale uwierzyła i zaufała. Uważam, że ta relacja między fenomenalnym teologiem, człowiekiem bardzo dobrze wykształconym, jakim jest spowiednik siostry Faustyny, a nią, to jest w ogromnym stopniu właśnie to mierzenie się człowieka wykształconego, zanurzonego w tradycji Kościoła, pełnego roztropnego sceptycyzmu, ale nawet i surowego w zmęczeniu zbyt długimi spowiedziami, prawda, podejrzewającego świętą o jakieś, w każdym razie dążącą do sprawdzenia, czy jest na pewno zdrowa psychicznie i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo być może właśnie ten drugi etap, który jest niezbędny, by Kościół nie ufał każdej formie objawień rzekomych czy rzeczywistych, prawda? Natomiast być może rzeczywiście na etapie pierwszym to blokowałoby całkowicie możliwość spotkania, tak, prawda? To jest chyba właśnie pierwszy etap bardzo ważny, tak. Pomówmy w takim razie już o samym kulcie Bożego Miłosierdzia. Panie doktor, co jest powodem tak dynamicznego rozprzestrzeniania się tego kultu? Potrzeba człowieka. To jest chyba właściwa odpowiedź. Karol Wojtyła, kiedy w czasie wojny poznał jakieś szczątki, jeszcze zarys w ogóle tego orędzia przekazanego siostrze Faustynie, od razu miał w swojej tej religijnej wrażliwości poczucie i przekonanie, że to jest prawdziwe Boże orędzie dane na właśnie ten czas. Czyli, że jest to Słowo Boże
orędzie dane człowiekowi na ten niezwykle trudny czas II wojny światowej, czasów później komunizmu i tak dalej. I właśnie wynikający z tego spotkania Boga z człowiekiem, Bóg przypomina o swojej największym przymiocie miłości do człowieka i człowiek, który tej miłości Bożej w tej tragedii wojny, myślę oczywiście jeszcze o czasach komunizmu, najbardziej potrzebuje tej nadziei, nie tylko na własne zbawienie, ale też nadziei na to, że ta opresja ze strony systemów będzie miała swój kres, tak jak pisał Jan Paweł II, że granicą wyznaczoną przez Boże miłosierdzie złu, którego z jednej strony ofiarą jest człowiek, ale z drugiej strony też sprawcą jest człowiek, jest właśnie tą granicą Boże miłosierdzie. Kres złu daje Boże miłosierdzie. Wyjaśnijmy od razu, bo to jest też punkt, przy którym trzeba się zatrzymać. Dlaczego Święte Oficjum wydało dekret zakazujący kultu miłosierdzia Bożego? To jest dosyć duży temat, ale żeby powiedzieć w wielkim skrócie, oczywiście tu chodziło o przekłamania związane z kultem, dlatego że on rósł oddolnie, żywiołowo, były odpisywane fragmenty dzienniczka nie zawsze właściwie. Poza tym dzienniczek odpisany w Krakowie niósł sporo błędów, które nawet przeinaczały sens orędzia danego siostrze Faustynie przez Chrystusa. Siostra Faustyna przed swoją śmiercią przewidziała i pisała o tym, że będzie taki moment, jak ona to nazwała, czyli prawie 20 lat, że ten kult będzie jakby w zamarciu. Ale nastąpi jego gwałtowny rozwój na znak prawdziwości, że jest to dzieło Boże. I tak się przecież stało. Jaki był stosunek Karola Wojtyły do kultu Miłosierdzia Bożego? Jakie działania podejmował jako... Ja powiem tak, poświęciłam temu całą książkę, więc też można by było bardzo dużo mówić. Ale mówiąc w skrócie, Karol Wojtyła, jak powiedziałam, poznał już to orędzie w Zarysie w czasie II wojny światowej i od początku był przekonany, że jest to prawdziwe orędzie. On uznał, że właśnie miłosierdzia Bożego potrzeba w tamtym okresie. Tak? I on to wspominał później też jako papież, że to dawało nadzieję i siłę, że przetrwamy, przeżyjemy wojnę, że to zło, to misterium quitatis, jak mówił, po prostu ono się zakończy. A dzienniczek poznawał dopiero po wojnie, jako ksiądz i jako biskup w okresie zakazu kultu jeździł do Łagiewnik, przewodniczył nabożeństwom, ale najważniejsza rzecz jest taka, że kiedy został już biskupem w czasie Soboru Watykańskiego II, podjął działania na rzecz cofnięcia zakazu kultu wydanego przez Święte Oficjum, ale nie poprzez próbę, naciski na Watykan, żeby cofnął ten zakaz, tylko od innej strony podjął działanie, czyli najpierw wykazanie, że siostra Faustyna była osobą świętą, czyli podjęcie procesu beatyfikacyjnego. Jeżeli Watykan uznał, że będzie świętą, to oznacza, że również jej objawienia były prawdziwe, a to oznacza, że będzie można wycofać zakaz. I taką drogą podążył. O tym zapominamy, a jest niezwykle ważne. Zaczęliśmy mówić o tym, że był on apostołem, papieżem miłosierdzia pod koniec jego życia. Czy jak przyjeżdżał do Łagiewnik, poświęcił świątynię. To jest nieprawdą. Całe jego życie jest życiem w świetle właśnie Bożego miłosierdzia, myślę od wojny. I w 1981 roku, pół roku po zamachu na jego życie, kiedy miał pierwsze oficjalne wystąpienie poza Rzymem, jesienią 81 roku powiedział, że zdaje sobie z tego sprawę, że zadaniem, jakie postawił przed nim Bóg, jest głoszenie światu Bożego miłosierdzia. To jest zadanie przed nim postawione i przed jego pontyfikatem. I jestem też przekonana o tym, bo tak wynika z tej historii jego życia i rozwoju kultu Bożego miłosierdzia, że kiedy zrobił już wszystko, co było możliwe do zrobienia dla rozwoju tego kultu na poziomie archidiecezji krakowskiej, czyli w momencie, kiedy już był cofnięty zakaz kultu, kiedy proces beatyfikacyjny toczył się już w Watykanie, on w 1978 roku zostaje wybrany na papieża po to, żeby głosić ten kult Bożego Miłosierdzia na płaszczyźnie całego Kościoła powszechnego i świata. Wskazujemy niesłychanie istotną rolę Karola Wojtyły w przełamaniu nieufności Kościoła instytucjonalnego, przygotowanie drogi do procesu beatyfikacyjnego, ale też musimy powiedzieć o tym, jakie szczególne miejsce zajmowało właśnie szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w ramach już pontyfikatu Jana Pawła II. Dla mnie ta historia
jest zdumiewająca sama w sobie, bo właściwie Jan Paweł II jest wypisz, wymaluj takim typem, który nie powinien mieć wglądu w to orędzie, prawda? No, świetnie wykształcony człowiek już po studiach w Rzymie, poeta, wyrafinowany. Maxem Schellerem się tak, no, człowiek smakujący słowo w swojej sztuce teatralnej, który jest teatrem słowa przede wszystkim. Nagle coś, co wydaje się przejawem, no, traktowanej w wielu kręgach pogardliwie ludowej religijności, prawda? Wydaje się czymś zupełnie, zupełnie niemożliwym. I to jest dla mnie pewien dowód. Ja przed lat napisałem taki tekst pod tytułem, złośliwym tytułem, Jan Paweł II w krainie liliputów. Zobaczcie, ja to mówię jako liliput, nie jako kolega gigantów, ale ta historia, to, że Jan Paweł II od razu zobaczył Faustynę, jest dla mnie takim dowodem, że giganci widzą się ponad naszymi głowami. Znaczy, że my, liliputi, widzimy kawałek kostki, nogę, bucik, narzekamy na skarpetkę, a oni po prostu patrzą i widzą od razu, bezbłędnie. Słyszałem od kardynała Nycza kiedyś, że jak jeździł do Rzymu, Jan Paweł II, ktoś powiedział, proszę pamiętać o siostrze Faustynie. Jan miał podobno powiedzieć, relata refero, ta sprawa jest zawsze u mnie na pierwszym miejscu. Jest zawsze u mnie na pierwszym. To jest w ogóle niesamowite. I jak pomyśleć sobie, że mówi to o kulcie ludowym i jeszcze zakazanym, prawda, to jest jednak niebywałe. I w sukurs idę, pani doktor, taką myśl mam bardzo mocną, że może się okazać dla nas, dla tych wszystkich, którzy o dziedzictwie Jana Pawła myślą z najwyższym uznaniem i wdzięcznością, to może być myśl trudna, ale wydaje mi się, że jest coś na rzeczy. Otóż myślę sobie, że jak będzie powstawała historia Kościoła za 300 lat, to może się okazać, że głównym, oby nie jedynym powodem, dla którego pamiętać będzie się o Janie Pawle II, to właśnie ze względu na to, bo ten czas ma wszelkie cechy po temu, by historycy Kościoła za parę wieków nazywali go okresem kultu miłosierdzia Bożego w Kościele powszechnym. Bo rzeczywiście powszechność tego kultu nie równa się z żadną inną formą religijności dzisiaj. To ja kilka lat tylko sięgnę, nie kilkaset i nie w przód, tylko wstecz do pana tekstu o Solidarności Miłosierdziu, w którym pan, panie doktorze, pisał o aktualności lekcji świętej Faustyny w zderzeniu z współczesnym światem Zachodu. Na czym ta aktualność polega dziś w czasach, kiedy elity polityczne, kulturalne, naukowe, no, delikatnie mówiąc, niespecjalnie są zainteresowane tym, co ma do powiedzenia chrześcijaństwo, jeśli wprost nie są zaangażowane w jego unieważnianie. No, mamy do czynienia z kulturą, która idzie dzisiaj wyraźnie różnymi ścieżkami, bo oczywiście bądźmy ostrożni mówiąc Zachód. No, Zachód to jest ciągle przecież obecne i żywe chrześcijaństwo. No, pracuję na rzymskiej uczelni. Widzę setki, tysiące studentów, ludzi z całej Europy i świata. To nie jest tak, że Kościoła nie ma. No dzisiaj Kościół katolicki liczy blisko 1,5 miliarda ludzi na świecie, więc jakby nie dajmy się wpędzić w jakieś takie zabawne przekonanie, że jest tylko odwrót. Oczywiście no, jest pewien kryzys w zachodnim świecie niewątpliwy i bardzo dramatyczny i on dotyczy spraw fundamentalnych, ale myślę, że to jest tak, że chociaż nie ma dobrej odpowiedzi na poziomie pojęciowym, dlaczego ten kult jest tak silny i tak apeluje do nas, prawda? To jednocześnie człowiek, który ma ten sens religijny, nie ma żadnych wątpliwości, że medytacja miłosierdzia Bożego jest tak, jak przeczuwał to, jak mówiła pani doktor, Jan Paweł II w czasie II wojny światowej. Był wtedy, a dzisiaj być może, kiedy mamy do przemyślenia epokę totalitaryzmów, kiedy mierzymy się z miałkością i błahością odpowiedzi o przyczynach, miałkością i błahością, trzeba z najwyższą powagą wziąć ten prosty dzienniczek i poszukać odpowiedzi tam, bo ona rzeczywiście jest w swojej, powiedziałbym, głębi i takiej żywiołowej sile znacznie bardziej przekonująca od wielu odpowiedzi, które słyszałem. A właśnie nawiązując do tego, co pan powiedział, czy zgodzi się pan ze stwierdzeniem, że dynamicznie rozwijający się kult Miłosierdzia Bożego może być taką drogą wewnętrznej odnowy Kościoła dzisiaj, przeżywającego jednak różne kryzysy?
Ja myślę, że jest drogą Kościoła, po prostu odnowy Kościoła. Znaczy realnie jest. Oczywiście tu ciągle jest tak, bo ja zgadzam się z panią doktor, że ten kult, to orędzie ma zdolność przekraczania granic, ale rzeczywiście najtrudniej przekracza granice uniwersytetów. O tak, to jest jedna z tych rzeczy, które zawsze mnie zdumie. Historia świętej siostry Faustyny nie jest pełna także bez słynnego obrazu Jezusa Miłosiernego. Tak się składa, że środowisko teologii politycznej, które reprezentuje dziś w studiu dr Dariusz Karłowicz, zdecydowało się podjąć ożywienia tradycji katolickiego malarstwa sakralnego i ten projekt rozpoczął się od namalowania właśnie wizerunku Jezusa opisanego w dzienniczku świętej Faustyny. Tego zadania podjęło się kilkunastu polskich współczesnych artystów. Popatrzmy na efekt. Dlaczego środowisko teologii politycznej zajęło się malarstwem sakralnym i rozpoczęło od kontynuowania właśnie dzieła zapoczątkowanego przez świętą Faustynę? Ja bym powiedział, są jakieś takie plany bardzo ogólne i konkretne. No, ten najogólniejszy jest taki, że kultura chrześcijańska, kultura katolicka przeżywa gigantyczny kryzys. Moim zdaniem w czasach, które ja tylko pamiętam, nie mówię o czasach wcześniejszych, nigdy nie było tak oczywistym, że Kościół instytucjonalny stoi plecami do kultury. Wystarczy wspomnieć nawet ciemne, ponure lata 90., kiedy sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Niestety dotyczy to również spraw bardzo zasadniczych, czyli tych, które towarzyszą kultowi, czyli malarstwa sakralnego. Oczywiście to jest tylko jeden z aspektów, no ale my jesteśmy niedużym środowiskiem. Niepodobna zajmować się wszystkim, ani na wielką skalę. Rzeczywiście zaprosiliśmy grono świetnych malarzy do tego, żeby spróbować zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest malarstwo sakralne, które jest absolutnym szczytem malarstwa w ogóle. Jestem tym głęboko przekonany. Epoka, w której malarstwie nie ma malarstwa sakralnego, jest szufladą pełną pozbawionych wartości rupieci. Tam nie ma góry, dołu, lewa, prawa. Bez tego malarstwa, które próbuje zmierzyć się z nieskończonym pięknem, właściwie żadna inna sztuka, znaczy może być dekoracja, może być publicystyka, może być design, propaganda. Prawda, może być propaganda, ale sztuki w ścisłym sensie nie może. No i zabraliśmy się od rzeczy prawdopodobnie najtrudniejszej ze względu na silną obecność utrwalonych dwóch, no może trzech wizerunków, ale byliśmy przekonani i długo się nad tym zastanawialiśmy, że nie ma w tym ryzyka. Proszę rzucić okiem, przed panami stoi dzienniczek. Gdyby przeczytać pierwsze zdanie dzienniczka, jest on wezwaniem do malowania obrazów Bożego Miłosierdzia. Ten tekst powstał już po namalowaniu obrazu Eugeniusza Kazimirowskiego, tego Wileńskiego, więc potraktowaliśmy je jako zdanie zwrócone do nas. Zresztą ksiądz Sopoćko, błogosławiony ksiądz Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny, do końca życia poszukiwał kolejnych, piękniejszych wersji tego obrazu. Episkopat Polski zorganizował konkurs w latach 50. na kolejny, zresztą wygrał bardzo ciekawy obraz wtedy Śledzińskiego, który się nie przyjął wszelako na szerszą skalę. Dzisiaj rzeczywiście głównie mamy do czynienia, najczęściej, chociaż wystarczy przejść się po kościołach Warszawy, by zobaczyć setki wersji tak naprawdę, ale ten najpopularniejsze dwa to jest po pierwsze Adolfa Chyły, po drugie Eugeniusza Kazimirowskiego. Chyły to jest ten krakowski, zresztą wyjątkowo nielubiany między nami, mówiąc przez ojca Sopoćkę, który z felietonistyczną złośliwością o nim pisał, nie będę tu przytaczał, ale przezabawny był w swoich uszczypliwościach. No, ja myślę, że to jest trochę tak. Podjęliśmy pewne ryzyko. Przedsięwzięciu towarzyszy zdumiewające zainteresowanie. Jerzy Kalina podszedł do mnie na drugi już, bo pierwsza była w Krakowie w
u dominikanów na Stolarskiej wystawa, druga jest jeszcze, trwa w tej chwili u świętego Floriana w katedrze warszawsko-praskiej. Podszedł do mnie Jerzy Kalina i mówi: proszę pana, ja nie wiem, co się dzieje. Od 20 lat nie widziałem takich tłumów na żadnym wernisażu. Co jest moim zdaniem dobrym sygnałem, tak pozwolę sobie na taką bezczelną hipotezę, że jak sztuka zajmuje się sprawami naprawdę ważnymi, to ten zwykły widok pustawej, olbrzymiej sali podczas wernisażu znika po prostu. Także no, chcemy malować dalej. Może wymienimy tych artystów, którzy... No, są to, po pierwsze muszę wymienić no, wielkiego mistrza polskiego malarstwa, artystę, którego sztuka towarzyszy mi, mogę powiedzieć, od młodości, profesora Jarosława Modzelewskiego, ale w kolejności wymieniłbym już alfabetyczne Ignacego Czwartosa i jego syna Wincentego, Jacka Dłużewskiego, też profesora wrocławskiej z kolei Akademii, bo Jarosław Modzelewski to były profesor Akademii Sztuk Pięknych Warszawskiej, Wojciech Głogowski, dominikanin Jacek Hajnos, Krzysztof Klimek, Bogna Podbielska, Beata Stankiewicz i Artur Wąsowski. Są to no, w znakomitej części artyści z poważnym dorobkiem i znakomici. Podjęli się rzeczy no, bardzo ekstrawaganckie w realiach współczesnej sztuki, prawda? No, wolność, wolno wszystko, prawda? Tutaj nagle trzeba malować. Myśmy podeszli do tej sprawy bardzo porządnie. Izabela Rutkowska, pani doktor potwierdzi, świetna znawczyni dzienniczka, wyinterpretowała z tego tekstu wszystkie elementy, by tak powiedzieć, Pana Jezusowego obstalunku. I myśmy wraz z komentarzem przedstawili je, czyli z komentarzem, czyli z wykładami o teologii miłosierdzia, z historią egzekucji, bo prześledziliśmy całą historię realizacji tego. No, całą nie oczywiście, bo to niepodobna. Znajomi, kiedyśmy to zaczęli mi z całego świata przysyłać zdjęcia. Widziałem kopie chyły w małych prowincjonalnych kościółkach w Indiach, w Ameryce Południowej, gdzieżby ich nie było. No i cóż, no, oczywiście nie mi mówić o skutkach. Rzecz wywołuje bardzo rozmaite, od entuzjazmu po oburzenie, reakcje. Mam nadzieję wszelako, bo nie oburzenie jest naszym celem, tylko to, że są z pewnością ludzie, którzy nie potrzebują nowych wizerunków, są takich, dla których te poprzednie stanowią barierę trudną do przejścia. Artyści podjęli wyzwanie, którego nie byłoby, gdyby wcześniej nie podjąć tego najważniejszego wyzwania, o którym dzisiaj mówiliśmy, lektury dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Ale warto podjąć to wyzwanie. I gdyby nie prywatni sponsorzy, którzy z Polski, którzy w całości to przedsięwzięcie też nasze finansują, warto o nich wspomnieć, im podziękować, bo to jest przedsięwzięcie, które nie jest robione ani za pieniądze Kościoła, ani za pieniądze publiczne. To bardzo istotny aspekt tej sprawy, który też coś mówi o pewnym typie pobożności, prawda, który, no właśnie, który jest bardzo gorący i gotów do ofiar, poświęceń dla spraw poważnych. Bardzo dziękujemy Państwu za opowieść o świętej Faustynie. Zapraszamy Państwa do zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest lektura i dzienniczka najbardziej znanego i popularnego dzieła pisanego, jakie kiedykolwiek w Polsce powstało. Podkreślmy to jeszcze na koniec. Doktor Ewa Czeszkowska, doktor Dariusz Karłowicz. Dziękujemy pięknie.